Festung Breslau, jak umierało miasto. Dla Wrocławia zaczął się koszmar trwającego blisko trzy miesiące oblężenia. Niemieccy obrońcy, mimo początkowych walk i dobrze zorganizowanej obronie na północno-wschodnim odcinku frontu, zostali zaskoczeni, ponieważ Armia Czerwona postanowiła zaatakować od południa i kierunku południowo-wschodniego. Ten rejon miasta nie był praktycznie obsadzony oddziałami frontowymi, a jedynie oddziałami o drugo- lub trzeciorzędnej wartości. Był to dogodny moment dla Rosjan, przez co ich natarcie posuwało się pewnie do przodu przez południowe dzielnice willowe, a osiem natarcia była ulica Karkonoska, a następnie Powstańców Śląskich. Niemiecka obrona zaczęła tężeć przy południowym nasypie kolejowym, który był pierwszym dogodnym szańcem do obrony, wzdłuż którego ulokował się pułk Well i pułk Kersten, pochodzący z 609 Dywizji Specjalnego Przeznaczenia. Jednak Niemcy musieli ustąpić na terenie Parku Południowego, co doprowadziło do wyłomu w obronie. Tutaj postanowiono wykorzystać do kontrataku dwa bataliony Hitlerjugend. Atak nastąpił wieczorem 20 lutego i został wyprowadzony z lewej flanki, a młodzikom z Hitlerjugend udało się wyprzeć czerwonoarmistów z Parku Południowego. Dzięki temu Niemcy kupili sobie czas, aby siąść z północy miasta pułki i zorganizować mocniejszą obronę, jak i przygotować pozycję na głębszym pasie obrony. Tak ów atak wspomina Peter Bannert z grupy bojowej Hitlerjugend. Potem zabrzmiał Gwizdek. Podskoczyliśmy i pobiegliśmy do parku południowego. Strzelaliśmy w ciemność i głośno krzyczeliśmy. Kiedy podskoczyłem, wielu mężczyzn, którzy byli w szeregu obok mnie, nie poruszyło się. Hej, chodźmy dalej! krzyczałem na nich. Kiedy dotknąłem jednego z nich, zdałem sobie sprawę, że to martwy Rosjanin. Szybko pobiegłem za moimi towarzyszami. Nasz atak zaskoczył Rosjan, którzy uciekli przejściem podziemnym za nasyp kolejowy. Park południowy został zdobyty. W biegu zobaczyłem między drzewami rząd porzuconych dział przeciwpancernych, wkopanych do połowy w ziemię. Z nich byliśmy ostrzeliwani. Martwy rosyjski żołnierz zawisł niedaleko wejścia na stanowisko. Wyglądał, jakby jeszcze żył, i chciał zaalarmować swoich ludzi. Nasz atak utknął przy wejściu do tunelu pod nasypem kolejowym. Ogień z karabinu maszynowego terkotał w naszą stronę. Leżałem za pniem drzewa i czekałem. Nagle Rosjanie uderzyli z powrotem. Niektóre postacie wyskoczyły z dziury w nasypie kolejowym, ale były ledwo rozpoznawalne w ciemności. Nie mogąc właściwie celować, wystrzeliłem w stronę jednej z nich. Moi towarzysze po prawej i lewej stronie czołgali się lub skakali do tyłu. Nadszedł czas, żebym też się ulotnił. Nie chciałem ciągnąć ciężkiego pancerfausta z powrotem. Ukryłem się za drzewem, zwolniłem blokadę i nacisnąłem spust. Eksplodował z trzaskiem. Podskoczyłem i chciałem się wycofać. Jednak nagle poczułem coś twardego, gorącego na prawym udzie oraz silny ból. Pod moimi kalesonami zaczęło się robić mokro i ciepło. Zostałem ranny. Opierając się o karabin, kuścikałem dalej w stronę własnych linii. Mimo to oddziały niemieckie krok po kroku były spychane w kierunku centrum miasta. Do 26 lutego udało się je zepchnąć na linię wzdłuż ulicy Armii Krajowej i Biśniowej, placu Hirschwerda i Halera. Tutaj zażarty opór stawiały elitarne w twierdzy Pułk Mor i Pułk SS Line, a walki zaczęły się toczyć o każdy budynek i każde piętro. Nie dawano sobie nawzajem pardonu. Rosyjski szturm przy krwawych stratach obrońców zaczynał powoli wygasać, a szturmującym oddziałom udało się dojść na początku marca na wysokość ulicy Sanockiej. Odcięte od świata zewnętrznego Festung Breslau musiała liczyć się na zaopatrzenie drogą powietrzną, inaczej zorganizowana obrona z całej racji braku amunicji nie mogła trwać długo. Garnizon niemiecki miał do dyspozycji lotnisko na Gądowie Małym, które było jednym z najważniejszych punktów w mieście. Luftwaffe na polecenie Hitlera podjęła się karkołomnego zadania w ostatnim roku wojny, aby dzień w dzień zaopatrywać miasto w amunicję i inne potrzebne do prowadzenia walki materiały. Na prośbę Hankego udało się na przełomie lutego i marca ściągnąć do miasta dwa bataliony spadochroniarzy. Były to trzeci Batalion 26. Pułku Spadochronowego i drugi Batalion z 25. Pułku Spadochronowego, które wywodziły się ze stacjonującej na Pomorzu 9. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Obrońcy Festung Breslau nie mogli również narzekać na zaopatrzenie w żywność, ponieważ w mieście zgromadzono pokaźne zapasy żywności. Drugi komendant twierdzy, Hans von Alfen, prowadził walkę do 7 marca. Padł on ofiarą intryg Hankego, który mimo tragicznej sytuacji miasta malował się na rzeczywistego dowódcę obrony. Swoimi pismami do Berlina starał się zdyskredytować komendanta, przez co Scherner musiał zdjąć Alfena ze stanowiska i zastąpić go Hermanem Nichoffem, dowódcą stacjonującej pod bożem 371 dywizji piechoty. Nichoff nie miał łatwego wejścia w nową rolę, ponieważ dopiero za trzecim razem udało mu się spod świetnicy dolecieć do festung Breslau. W pierwszej kolejności postanowił zapoznać się z sytuacją w mieście, widzianą oczami ówczesnego komendanta Hansa von Alfena, a następnie spotkał się z gauleiterem Karlem Hanke. Efektem tych spotkań był list stawienniczy za von Alfenem i rozwiązanie problemów, jakie tworzył Hanke. Jednym z pierwszych rozporządzeń Hofa był obowiązek pracy dla każdego mieszkańca Wrocławia, w tym dzieci chłopcy od 10 roku życia, a dziewczynki od 12 roku życia. Spowodowane to było niewystarczającą ilością rąk do pracy, staraniem utrzymania dyscypliny w rozpadającej się tkance społecznej, jak i wdrożenie w życiu projektu budowy zapasowego lotniska w centrum miasta. Rozporządzenie to zebrało swoje pierwsze śmiertelne żniwo już 13 marca 1945 roku, gdy rozstrzelano pierwsze osoby uchylające się od obowiązku pracy. 16 marca zamknięto cały obszar dzisiejszego Placu Grunwaldzkiego, a następnie zaczęto wysadzać i wyburzać istniejącą tam zabudowę, by za pomocą cywilnych robotników przygotować teren pod budowę prowizorycznego lotniska polowego. 15 marca następuje również przeniesienie kwatery głównej twierdzy ze Zgórza Partyzantów do piwnic Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku. Praktycznie do 3 tygodnia marca niemieckie oddziały naprzemiennie broniły się i kontratakowały w południowych częściach miasta. Tak te walki wspomina SS-man z pułku ss Bestline Hans Schönfeld. Rosjanie powoli wgryzali się w nasze pozycje. Musieliśmy czołgać się do centrum miasta. Wszystko zaczęło się teraz dziać mniej lub bardziej w piwnicach i budynkach. Często zdarzało się, że dom był dwujęzyczny. Byliśmy na dolnym piętrze, a Iwan nad nami. Te walki w domach były bardzo krwawe dla obu stron, ale nigdy nie widziałem, żebyśmy musieli oddać budynek w trakcie walki. Byliśmy spychani coraz dalej w głąb miasta. Przyszło nam dalej walczyć na ulicy Powstańców Śląskich. Przez 8 dni staraliśmy się wyrzucić Iwana z tej ulicy. Walki te trwały ze zmiennym szczęściem. Gdy szturm na południu wygasał, oddziały Armii Czerwonej spróbowały swoich sił na północnym odcinku frontu, który charakteryzował się lżejszą zabudową wioskową, polami, łąkami i starymi schronami piechoty. Niemcy musieli po początkowych porażkach w obronie przechodzić do kontrataków za pomocą ściągniętych z południa miasta spadochroniarzy, a następnie odbijać m.in. schron piechoty nr 41. Ostatni tydzień marca to z kolei sporadyczne walki oddziałów szturmowych, oddziałów zwiadowczych, jak i wyrównywanie linii frontu. Swoją aktywność za to zmogło sowieckie lotnictwo, które z racji niewydolności Ludwaffe w tym okresie pod kątem samolotów myśliwskich mogło bezkarnie latać nad Wrocławiem. 31 marca na oddziały niemieckie na zachodzie miasta w rejonie Pilczyc i Muchoboru spadła nawała artyleryjska. Rozpoczął się drugi szturm na miasto. Dodatkowo zbombardowano centrum miasta i starówkę, które przeszło do historii miasta jako tzw. nalot wielkanocny z racji tego, że wtedy trwała święta Wielkiej Nocy. Całe miasto płonęło. Rosjanie posuwali się do przodu i ogniem zaporowym uniemożliwili oddziałom niemieckim dotarcie do chwiejących się linii oporu na zachodzie miasta. Tak trwającą prawie przez tydzień burzę ogniową wspomina flak Hans Neumann. Rankiem 6 kwietnia 1945 roku, po tym jak się rozjaśniło, Znów rozgorzał ogień zaporowy, jeszcze silniejszy niż dzień wcześniej. Gdy doszło do przerwy ogniowej, nasi dwaj żołnierze strzelali z karabinu maszynowego w róg domu. Tam ukryli się Rosjanie i również się ostrzeliwali. Płakałem ze strachu. Co się stanie, jeśli Rosjanie stanie nagle przed moim okopem? Chciałem się zastrzelić i już włożyłem lufę karabinu do ust. Wtedy pomyślałem o moich rodzicach, że jestem ich jedynym dzieckiem i że oni też na mnie czekają. Tak bardzo bałem się tych żmotów, że się posikałem. Nie mogłem się ruszyć. Jeśli Rosjanie byli spokojni, to Niemcy strzelali. I na odwrót musiałem poczekać, aż się ściemni, a potem spróbować wrócić do miasta na czworaka. Po zażartych walkach padło lotnisko na gondowie małym, a armii Czerwonej udało się rozdzielić niemieckie oddziały oraz dotrzeć do odry na Kozanowie. Niemcom, zgrupowanych w pilczycach, spadochroniarzom i grupie bojowej Tilgnera, udało się w ostatnim momencie wycofać przez śluzę na rędzinie, ale utracono cały ciężki sprzęt. Następnie rozgorzały walki o ośrodek dla niewidomych i zajezdnię tramwajową. Oddziały niemieckie były spychane krok po kroku wzdłuż ulicy Legnickiej i Strzegomskiej. Żołnierze pułku SS bestlein i pułku Mor wdali się w krwawe walki na terenie rzeźni miejskiej i zakładów FAMO i dzisiejszego pafawagu. Mimo to szturm nie wygasał i Rosjanie dotarli z czasem za nasyp kolejowy na Mikołajowie. Niemcom udało się odbić dworzec kolejowy oraz teren wokół stacji kolejowej Mikołajów. 18 kwietnia oddziały niemieckie, mimo zażartej obrony schronu przeciwlotniczego, musiały oddać plac strzegomski. Tak te walki na Placu Strzegomskim wspomina Erich Brickner z pułku Hanf. Rosjanie zostawili nas po prawej stronie. Zostaliśmy zluzowani przez oddział Volkssturmu, który ubezpieczał nasz odwrót, dopóki nowa linia walk nie została ustanowiona na terenie zakładów FAMO. Tu przez jakiś czas byłem z radiostacją przy kompanii, na głównej linii walk, kiedy meldunek radiowy nakazał mi zebrać się ze sprzętem i wrócić na stanowisko dowodzenia batalionu. Akurat byłem na kolacji, dokończyłem posiłek i udałem się na ulicę Legniską, gdzie aktualnie znajdowało się stanowisko dowodzenia batalionu. Kiedy tam dotarłem, zostałem oskarżony o spóźnienie. Właściwie miałem użyć radiostacji, aby towarzyszyć kompanii SS, która została przeniesiona do bunkra na placu Strzegomskim i miała bronić tego kamienia węgielnego naszych pozycji. Zamiast mnie wysłano dwóch innych kolegów kaprala Wiktora Hibnera i starszego kaprala Ersta Wokta, którzy otrzymali za mnie ten rozkaz. Natychmiast ustawiłem urządzenie i byłem w stanie słuchać tej tragedii, która rozegrała się w środku bunkra. Dowódca batalionu, major Kloze, posłuchiwał za pomocą drugich słuchawek. Nadeszła informacja, że bunkra nie można było obronić z powodu braku odpowiednich stanowisk strzelniczych. Małe okna wentylacyjne nie dawały wystarczająco dużego kąta ostrzału i kilkukrotnie proszono o oddanie bunkra. Dowódca batalionu kilkakrotnie przeskakiwał z mojego drugiego zestawu słuchawek do swojego telefonu polowego, który łączył go z półkiem, ale nie pozwolono mu wydać zbawczego rozkazu poddania się mimo pilnych starań. Stało się coś, czemu nie można było zapobiec. Połączenie radiowe zostało utracone. W czasie moich ciągłych wezwań drzwi się nagle otworzyły i mój towarzysz Wiktor Hübner stanął przede mną zdyszany i poczerniał od sadzy. Wyłączyłem radiostację. Jego kolega, starszy kapral Erzwogt z Hagen zaginął tego dnia. Zapas oleju napędowego w bunkrze zapalił się lub został podpalony przez Rosjan, przez co ludzie w środku zostali dosłownie uwędzeni. Oddziały niemieckie po utracie Placu Strzegowskiego zostały wsparte jednostkami z niezagrożonych odcinków obrony miasta. Ściągnięto z południa wszystkie rezerwy 609 Dywizji Specjalnego Przeznaczenia oraz dostępne jednostki Volkssturmu. Do końca kwietnia oddziały niemieckie broniły się w okolicach ulic Braniborskiej, Czarnieckiego i Zachodniej. Sowiecki szturm powoli wygasał, ale nie znaczyło to końca walk, które toczyły się ze zmiennym szczęściem zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Jednak sytuacja polityczna i militarna w Europie zmusiła niemieckich obrońców do rozpoczęcia wstępnych rozmów w sprawie zakończenia walk. Dodatkowo duchowieństwo naciskało na komendanta Hermana Nichofa o zaprzestanie walki. Wstępne rozmowy nastąpiły 4 maja. Mimo to 5 maja niemieccy obrońcy Festung Breslau, jak i całe miasto było ostrzeliwane przez oddziały Armii Czerwonej za pomocą dział i lotnictwa. Było to związane z ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji wystosowanym do garnizonu miasta. 6 maja komendant twierdzy Hermann Nichow postanowił poddać miasto i o godzinie 8 rano nastąpiło pierwsze spotkanie parlamentariuszy na wysokości ulicy Zaolziańskiej na południu miasta. Zapanowało również nieformalne zawieszenie broni. Następnie o godzinie 15.00 sowieccy parlamentariusze zostali przyjęci w kwaterze głównej twierdzy w podziemiach biblioteki uniwersyteckiej, a o godzinie 18.30 Hermann Nichow po przetransportowaniu na południe miasta podpisał akt kapitulacji twierdzy wili kolonia na krzykach. Tak moment kapitulacji wspomina członek grupy bojowej Hitlerjugend Peter Bannert, stacjonujący tego dnia na południu miasta. Niedługo potem Rosjanie ogłosili przez głośnik, że generał Nichow podpisał kapitulację w rosławskiej twierdzy oraz wynegocjował sześć warunków kapitulacji. Na przykład oficerowie powinni zachować odznaki stopnia i białą broń, a wszyscy żołnierze powinni mieć prawo do zachowania medali i odznaczeń. Samochód z kierowcą nadal miałby być dostępny dla generała. Najważniejszym było jednak to, żeby sana nam wrócić do domu natychmiast po zakończeniu wojny. Cała broń powinna zostać oddana nienaruszona. Wojna kaput! Wojna się skończyła przynajmniej dla nas. Wypełniły mnie mieszane emocje: przygnębienie, nadzieja, ciekawość tego, co nadejdzie, strach. Później naleganie na przestrzeganie warunków kapitulacji Festung Breslau było nieskuteczne, szczególnie w odniesieniu do powrotu do domu. Ja też osobiście nie spełniłem tych warunków. Całą broń należało zebrać nieuszkodzoną w jednym miejscu. Najpierw jednak wyjąłem zamek z karabinu i roztrzaskałem go na kamieniu. Rzuciłem bezużyteczny karabin w kierunku sterty z inną bronią. Inni chłopcy zrobili to samo. Ostatnia mała satysfakcja. Do zmieszku powinniśmy spakować nasze rzeczy. Nie musiałem dużo pakować. Moje rzeczy osobiste, sweter, papierosy, sztućce i przybory do pisania nawet nie wypełniały w całości chlebaka. Kiedy zaczęło się ściemniać, zaczęliśmy maszerować ulicą Powstańców Śląskich. Przed nami maszerowali poszukiwacze min z długimi pikami, a wartownicy Armii Czerwonej otaczali naszą kolumnę. Była noc. Baliśmy się nadepnąć na minę, ale wszystko poszło dobrze. Jeden z kolegów zapalił latarkę przede mną. Nagle ktoś zawołał po rosyjsku. Chodź, chodź tutaj. Wartownik w niezrozumiałych słowach, ale w wyraźnych gestach wyjaśnił, o co chodzi. Kolega z niepokojem wepnął się w środek kolumny i próbował się tam ukryć. Nacisk wartownika stawał się coraz silniejszy i po pewnym czasie wyciągnął tego chłopaka z szeregów. Rosyjski żołnierz poprosił tylko, aby chłopak szedł przed nim z latarką i oświetlał mu drogę. Odetchnął z ulgą. Poszliśmy cicho w ciemność. Tak skończył się mój czas w twierdzy i moje życie jako członka Hitler Hitlerjugend, a rozpoczęła się długa droga jako wojenny. 6 maja 1945 roku garnizon twierdzy wyruszył swoją ostatnią podróż m.in. do cukrowni na Klecinie, a następnie do obozu Fünftaischen pod Oławą, który wcześniej pełnił służbę obozu pracy przymusowej. Część garnizonu została internowana w obozie jenieckim na Psimpolu. Szacuje się, że 6 tysięcy niemieckich obrońców miasta zginęło, do niewoli udało się około 20 tysięcy, a 13 tysięcy niemieckich żołnierzy odniosło rany. Dodatkowo w toku ewakuacji i walk zginęło ponad 100 tysięcy cywilów. Karl Hanke od 29 kwietnia na mocy testamentu pozostawionego przez Adolfa Hitlera pełnił funkcję reichsführera SS i szefa niemieckiej policji, uciekł z prowizorycznego lądowiska na placu Grunwalskim w noc przed kapitulacją samolotem, feldmarszałek Scherner, awansowany na ten stopień 4 kwietnia, a od 30 kwietnia naczelny dowódca wojsk lądowych niemal do ostatniej chwili obiecywał garnizonowi miasta pancerne kontruderzenie, które przerwie pierścień oblężenia Festung Breslau i pozwoli garnizonowi wrócić do głównych linii wojsk niemieckich. Ulokowanych na południe od Góry Ślęży. Tak zakończyła się historia Festung Breslau, a następnie nastąpił trudny czas odbudowy, odgrozowywania i praktycznie tworzenia miasta, w tym wypadku miasta Wrocławia, na nowo. Z racji tego, że praktycznie szacuje się, że od 70 do 80% substancji miejskiej, domów, kamienic, budynków użyteczności publicznej zostało zniszczonych w toku walk przez co miasto, zwłaszcza dzielnice południowe jak i zachodnie, przestały praktycznie istnieć.